Co teraz? No wygraliśmy eliminatora. Przejęliśmy całą sesję. Cała sesja jest nasza. Dobra, to co? Jesteście gotowi? Robimy tak. Robimy zlot na eliminatorze, czyli na naszym trybie Fortnite. Robimy to na takiej zasadzie, że musimy w tym samym czasie wyszukiwać mecz. No nie? Jak ja kliknę wyszukaj, to wy musicie kliknąć w tym samym czasie. I na mapie spotykamy się w jednym miejscu, tak żeby, wiesz, no po prostu siebie widzieć, nie? Będziemy grać poza konwojem, no wiecie, dużo osób może być w jednym miejscu i chodzi o to, że w eliminatorze może być chyba nawet i 50 osób, 50 graczy jednocześnie, ale jednocześnie ty możesz zobaczyć na ekranie 12 pojazdów łącznie z twoim, czyli 11 graczy poza twoim pojazdem, nie? Więc nawet jak będziemy jechać gdzieś obok siebie, to możemy siebie wzajemnie nie widzieć, ale być w tym samym meczu. Ja nie wiem dokładnie, jak sprawdzić w eliminatorze, czy jesteście ze mną w meczu, czy ja jestem z wami. Ale chyba, o, wiecie, jak możemy to sprawdzić? Jak włączę sobie te emotikonki tutaj, taki szybki czat chyba. O, to wtedy wy będziecie to widzieć chyba na ekranie w eliminatorze jeszcze, jeśli będziecie u mnie na sesji. Ja takie coś dam na czacie i zobaczymy, czy to wam wyskoczy, okej? Tak będziemy mniej więcej ogarniać, czy jesteśmy razem na sesji. Zobaczymy, co się stanie pod koniec meczu. W Forza Horizon 4 pod koniec meczu, jak było 10 albo 12 osób, no to nie startował się ten ostatni pojedynek do celu, nie? No i najważniejsza sprawa, moi drodzy, nie używajcie klaksonu, żeby się nie wyzywać na pojedynek. To jest bardzo ważne, bo wtedy cały nasz konwój jakby w eliminatorze się rozwali. Okej. Dobra, jesteście gotowi? To moi drodzy, robimy tak. Ja tu odliczę, kiedy startujemy eliminator. Przygotujcie się. Ja odliczę, ale ponieważ na streamie są tam opóźnienia rzędu sekundy albo coś takiego, to odliczę i ja jakby nieco później wystartuję to. Nie wiem, czy to aż takie ma znaczenie, ale chyba powinniście ogarnąć. Dobra, jesteście gotowi? Dobra, mi już wyszukało, widzieliście, że troszeczkę sobie odczekałem. I powinno nam znaleźć tę sesję, bo dobiera chyba graczy, jak tych, którzy w ciągu, nie wiem, minuty nawet klikną wyszukaj, albo no, może w ciągu tam 10 albo 20 sekund, więc nie wiem, czy to ma aż takie znaczenie, czy my co do sekundy, co do setnej sekundy razem klikniemy, wiesz, wyszukaj mecz. Myślę, że powinno nas dołączyć. I teraz najprostsza sprawa. Pojawiamy się na wulkanie. Tam będzie nasza miejscówka, żeby spotkać się. Spotykamy się wszyscy na wulkanie. Pojawiamy się w tym miejscu i tam zaczynamy nasz mecz. Co wy na to? Jesteśmy w tej samej sesji. Skąd to wiesz, ziomek? Ale fajnie brzmi ten samochód. Incoming. Dobra, gotowi? Idziemy sobie wszyscy na wulkan? Nie zdążyłem, o kurde. Ja nie wiem właśnie, jak to działa, czy na przykład jak ktoś jest oddalony od ciebie o ileś tam kilometrów i da sobie ten szybki czat, to czy też będziesz widział to, co on tam sobie napisał, czy nie? Czy tylko osoby jakby w okolicy? Też jestem bardzo ciekawy. Skąd wy wiecie, że nie jesteście na sesji? Czy słyszałem, że Audi przechodzi za kilka lat całkowicie na elektryki? Słyszałem o Volvo, że od 25 roku, czyli już niby za 2 lata, że Volvo ma przejść na elektryfikację. No, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, jesteśmy na wulkanie, już widzę tu 3 graczy w okolicy. Wiecie, ja was nie znam. Wy mój nick znacie, ale ja waszych ników nie znam. Więc nie wiem, czy to ktoś będzie obcy, czy nie. Ale jest jakiś Bartek. Ktoś tu się jeszcze zje... A jest was trochę, zobaczcie. I chyba będzie zaraz maksymalna ilość graczy. Powinniście widzieć mój ten czat, no nie? Jeśli ja tutaj sobie napiszę, o, w ten sposób, to gracze, którzy nie widzą mnie na mapie, też powinni to widzieć w tej okolicy. I zobaczcie, zobaczcie, nie wiem, czy to tak działa.
Dlatego sobie to sprawdzamy. Jest Hoffenfahn, jest chyba gdzieś tam jeszcze dwa inne samochody. Ale nie pchajcie mnie, kurde, ja jadę tylko dlatego, żeby mnie pchać. I tyle, ile nas tu jest? Ciekawe, czy to są wszystkie osoby, czy to są osoby, które my po prostu widzimy. Jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób. Chyba sześć. Sześć osób w tym miejscu. Dobra, jedziemy sobie dalej. Chodźmy, poszukamy jakiegoś dropa, może się coś nam zrobić fotę? Tryb fotograficzny tu nie działa, ziomek, niestety. Zjeżdżamy z wulkanu, no, trzeba poszukać jakiegoś kurcze innego samochodu, gdzie będziemy tym śmigać, szalałeś. I tak, i teraz nasze zadanie to czekać do końca meczu i zobaczymy, co się stanie. Wiecie, dlaczego to jest OP? Dlatego, że nikt inny nie zobaczy naszych samochodów. Nie będzie mógł nas wyzwać na pojedynek. Nikt inny spoza tego zlotu, rozumiecie, o co chodzi? Bo oni nie zobaczą naszych samochodów, bo jest limit samochodów, które mogą się wyświetlić na mapie, nie? O, czekaj, ale kamienie, paskudnie się tu zjeżdża. Nie, no tu nie zjedziemy, pan. Dobra, chodźmy może... Zjedziemy sobie... Kurde, straszny jest ten samochód. Pamiętam, jak w Forza Horizon 4 robiłeś zloty. No, tutaj też sobie musimy takie zloty porobić. Chodźcie, może tutaj sobie zjedziemy. Zatrąbiłem, muszę uważać, żeby nie zatrąbić. Tutaj powinniśmy sobie szybko zjechać z tej strony góry. O! Pewnie, bo wy mnie nie widzicie na mapie, który to ja jestem. Możecie patrzeć jedynie na streamie, no nie? No tak jest. Dobra, i tu sobie szybko powinniśmy móc zjechać gdzieś, bo tu ładna droga. O, ja się chyba na pada przełączę. Nie no, bez przesady, powinniśmy dać radę na kierownicy. Zjeżdżamy sobie, ja widzicie, że nie jadę bardzo szybko, żebyśmy byli razem. Zobaczymy, co się stanie pod koniec meczu, no nie? Nie wiem, czy ktoś to wcześniej sprawdzał. Ale podejrzewam, że może być tak samo, jak było w jedynce. W Forza Horizon 4. Czyli, że... Kurde, my musimy się tak trochę pośpieszyć, bo ta strefa... Na bogato nas tu goni, zobaczcie. Dobra, ja poczekam za was zaraz przy... Wiesz, przy nowej strefie, okej? Okay? No ty... Dobra, poczekam już tutaj na strefie. Mamy naprawdę słabe samochody, no ale co poradzić? Taki jest początek w eliminatorze dla wszystkich, nie? Szybko, szybko i zrobiliśmy. Tutaj mamy jakąś furę do zgarnięcia. Jadę powoli, tak żebyście na streamie mogli mnie, wiesz, złapać. Widzicie mniej więcej, gdzie jestem. Mam po lewej stronie wulkan. O kurde, ktoś tam jedzie dropa zgarnąć chyba. A ja właśnie w niego celowałem. Ale właśnie, teraz możemy się wszyscy razem tutaj zebrać i zobaczymy, czy ten gościu będzie dla nas widoczny, czy jest tam. Nie wiem właśnie, jak to będzie działać. O, czekaj, czekaj. Jedzie w naszą stronę. Co on zrobi? Patrz. Co on zrobi? Stanął! Ej, to nie jest ziomek od nas, to jest w ogóle jakiś inny typ, nie? Patrz, on nie wyzwał nikogo na pojedynek. Co on robi? Co jest? Typek chyba robi z nami zlot. Gdzie on jest? To jest on, patrz. To nie jest od nas chyba, gościu. Good luck. Ciekawe, on ma chyba teraz niezły mindfuck, nie? Ja tak sobie się zastanawiam, co się tu dzieje, no nie? Tak, ten gościu w Audi nie jest od nas. Ej, gościu, spóźniłeś się na zlot Audi. Zlot Audi był pół godziny temu. Koniec. Jedziemy dalej. Dobra, jedziemy dalej, bo zaraz nas strefa tu złapie. Wyeliminowano ciebie? O kurde. I fajne to było, nie? Gościu miał pewnie takiego mindfucka. W ile my tu osób jedziemy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem osób. To jeszcze jakby jest miejsce, nie? Dla pozostałych. Arena shrinking. Strefa mnie zjadła. O, to niedobrze. Słuchajcie, postaramy się tak trochę poszukać może jakichś samochodów, żeby nie było tak nudno. W ogóle mi się tutaj cały czas pojawia komunikat o tej piosence skillowej. Nie widzę, ile jest graczy na sesji, ale chyba gdzieś tak koło 30 jest, no nie? Tak, chłopaki, przy okazji zbierajcie sobie samochody, jak gdzieś tutaj widzicie coś. No przecież nie będziemy chyba do końca meczu jeździć takimi gratami. No. Jak coś widzicie gdzieś w pobliżu, to bierzcie jak swoje. No, 30 dużo graczy, to prawda.
tutaj coś było, ale z prawo drogi. To ciekawe, nie? Czy inni gracze nam się pojawią. Zobaczcie, na mapie pojawiają się trzy strzałeczki, że gdzieś tam w okolicy są gracze następni. Tyle. Dobra, tutaj mamy jakąś górę. Ja sobie to zgarnę. To jest kurde kiepski pomysł, żeby brać ten samochód. Ale wezmę go, no. Przynajmniej powinien być szybszy od tego, co miałem wcześniej, prawda? Nie najlepszy, ale szybszy zdecydowanie. Dobra, co dalej, co dalej? Teraz, aha, jedziemy sobie tam do strefy. Tutaj często w okolicy tego stadionu jest... O, jakie wody już. W okolicy tego stadionu jest trochę zrzutów, więc możemy sobie pojechać i... Żebyśmy po prostu wzięli, no kurde, jesteśmy ekipą 1% klub. Musimy mieć trochę lepsze samochody, no nie? Weźmy sobie tutaj jakieś. O, tu coś jest. Audi Quattro, proszę bardzo, to bierze. Już ktoś się zainteresował. Tam na górce mamy kolejne auto. I mamy jeszcze minutę, żeby się tu pokręcić, także na spokojnie możemy to wszystko zebrać. Jak ktoś ma Volkswagena, to niech bierze sobie furę teraz. Cokolwiek tam będzie, nawet drugi poziom. O, trzeci poziom? Słuchajcie, Volvo. Ktoś zgarnął Volvo. Proszę bardzo. Jedziemy dalej. Tak wiesz, przy okazji, nie? Nie będziemy jakoś bardzo szybko jeździć, żeby te osoby, które mają słabsze samochody, też mogły dogonić. Tak, Quattro. Myślę, że koniec meczu będzie bardzo ciekawy. Jest 24 graczy póki co. Tutaj mamy coś po lewej stronie, możemy sobie to zgarnąć. Patrzcie, ile nas tu jedzie. Fajnie to wygląda, nie? Ten gościu z Audi chyba dalej z nami jedzie, czy już gdzieś indziej pojechał? Nie mam pojęcia. Dobra, ja klakson użyłem. Shit, niedobrze. Muszę uważać na to. Tu się ktoś rozwalił. Nie wyzwałem kogoś przypadkiem, bo użyłem klaksonu przypadkowo. Dobra, ej, już mamy już coraz mocniejszy team. Zobaczcie, ktoś tutaj miał z piątego poziomu samochód. Szósty poziom. Ej, tamten samochód szóstego poziomu jest tak dobry, że powinien być chyba na dwa poziomy wyżej. Naprawdę. Okej, tu mamy jeszcze jakieś dropy. No tak przy okazji sobie jedziemy. Ja myślę, że jesteśmy teraz nietykalni. Wiecie? Myślę, że jesteśmy teraz nietykalni, naprawdę. Patrzcie, jak to wygląda ekstra. Co tu mamy? Czwarty poziom S1 Audi. No ten samochód nie jest za dobry, nie? On jest taki... No niby czwarty poziom, ale no kurde, jednak słabiutko. Tu mamy jeszcze jakieś dropy, to pojedziemy sobie to pozabierać. I patrzcie, całą ekipą możemy wszystkie dropy pozabierać. Inni gracze nic nie będą mieli, ale jesteśmy źli dzisiaj, kurde. Macan. Macan chyba całkiem dobry, nie kojarzę. Bo tutaj wiecie jak to jest tak samo jak było w czwórce. Niektóre samochody z wyższych poziomów są gorsze od tych z niższych poziomów. Tutaj też tak jest. Gdzieś oglądałem film na YouTubie, jak gościu zrobił właśnie taką listę. Ja jeszcze nie jestem aż tak zaawansowany tutaj w eliminatorze, żeby to ogarniać. Ale jak już ogarnę, to też zrobię taką listę dla was. Carrera z 76. Proszę bardzo, jeszcze. Ja zostaję na razie przy moim, no mam trzeci poziom, to nie jest źle. Okej, tu mamy... No i jacyś gracze chyba nam się w okolicy pojawiają. Zobaczcie na minimapkę, ile nas jest. Ciekawe, co mają ludzie, którzy nas przypadkowo zobaczą. Patrz, gościu jakiś jedzie w naszą stronę, z lewej strony. Dobra, dobra, dobra. I co on zrobi? Wyzwie kogoś na pojedynek, czy nie? O, kogoś wyzwał, zobacz. Nie wiem, czy damy radę go jakby rozwalić, pomóc naszemu ziomeczkowi, no bo ja go nie dogonię raczej, ma za dobre auto. A to jest jakiś, wiesz, obcy gracz, no nie? Nie, no nie dogonię go, kurde. Fajnie by było kiedyś tak zagrać zespołowo, wiesz, że ktoś nas wyzwie na pojedynek, to my go wtedy przyciskamy, no nie? To by było ekstra. Żeby bana nie było za teaming? Myślę, że nie będzie, jak taka jednorazowa akcja. To jest bardzo rzadko spotykane. No, który streamer regularnie robi na przykład
codziennie, wiesz, takie spotkania tutaj w eliminatorze. No, no, bez przesady. No ale fakt, no, jest to takie trochę niesprawiedliwe, bo wykorzystujemy, wiesz, ograniczenia tej gry, czyli maksymalna ilość graczy widoczna na ekranie, żeby nikt nie mógł nas wyzwać na pojedynek. Tutaj ktoś podjechał randomowy i nas wyzwał, bo nie udało się wszystkim naraz dobić. Z tym był problem. Jest Audi Quattro, ja teraz zostaję przy mojej górze. Nikt nie chce Audi Quattro? Nikt nie chce Audi Quattro, dobra. Za słaby, nie? 13 graczy zostało. Dajcie jakiś sygnał na czacie. Jest, proszę bardzo. Są nasi. Są nasi, ekstra. O, ktoś tu się wrąbał w nas znowu. Zobacz, czekaj, to jest... Ten gracz chyba jechał na nas prosto. Ja go spróbuję przyblokować. Tutaj. O, nie udało mi się go. Blokujemy go. Bo to jest nasz przeciwnik. Wrąbał się w nas? He, rzecz co chodzi. Ach, nie dogoni go, on miał tego dobrego Mercedesa, nie? Ale wrąbał się, no niesamowicie. Po prostu wjechał i zatrąbił w pewnym momencie. Jest tak, zobaczcie, Ej, patrzcie, jest 12 graczy, jest ostateczny pojedynek. O, tego się nie spodziewałem, chyba naprawili to. W poprzedniej części Fordzy było tak, że jak pod koniec było 10 osób, to nie rozpoczynało tego ostatecznego pojedynku. A teraz mamy 12 i już nie można się wyzywać. Nie? Dobra, gdzie my pojedziemy? Nie wiem. Final showdown in 3, 2, 1, go! Okej, widzę. Jedziemy, chłopaki. No nic. Trzeci poziom mam. Tutaj pojechał jakiś wariat. Jedźcie autostradą. Nie wiem, czy mnie usłyszycie. Ale autostradą jedźcie jak najdalej, bo tutaj przez offroad się trochę nie opłaca. Ty, patrz, ja na równi z tym tutaj koksem, a nie wiem, czy on na pół gazu nie jedzie przypadkiem. Tak, tutaj autostrada, myślę, że będzie spoko i w pewnym momencie trzeba będzie zjechać. Ty, patrz, jeden samochód trzeci poziom, a 250 km na godzinę chyba zrobi, co? Dobra, teraz musimy chyba zjechać tu gdzieś. To wcale nie tak wolno, nie? Tak na taki dziadowski samochód. Nie tak źle. O, drzewo. Okej, okay. Jesteśmy dalej w grze. Aj, z samą ekipą jedziemy do celu, ekstra. I przez góry. O kurde, jaka hopa. Czy to dobry pomysł? Dobra, koniec. Trzeci? O, nieźle. 61 graczy było. Czyli patrzcie, naprawili to. Musielibyśmy może... Nie no, 12 osób było pod koniec. Nawet jakbyśmy byli wszyscy razem, to i tak nie zablokowalibyśmy tego eliminatora, no nie? Tak jak było to w poprzedniej części. No i na podium byłem. Samochodem z trzeciego poziomu. Fajnie. Nie jechałem jakoś tak, wiesz, na pałę, tylko jechałem sobie o tak po prostu, żeby z wami się spotkać. Spoko, nie? Bardzo fajnie. O ty kurde, ale rzuca tym samochodem. To co, robimy jeszcze raz, nie? Pewnie. Robimy tak. Chodźmy na online. Open. I eliminator. Odliczamy. 3, 2, 1. Start. Poszło. Kurde. Fajnie, że mi ten hamulec ręczny naprawili, Fanateko. Znaczy, Fordza naprawiła. Teraz chociaż działa, ale sprzęgło jeszcze nie działa. Jak już naprawią sprzęgło, to wiecie co, będzie super. Już będę sobie normalnie driftował. Bo póki co, no driftowanie nie działa. I znowu ta sama taktyka, spotykamy się na wulkanie. Kurde. Spotykamy się na wulkanie i z wulkanu zjeżdżamy i działamy, nie? Robimy zlot na eliminatorze, człowieku.
się zastanawiam, jakie jest opóźnienie między tym zegarem, który mam tutaj przy kierownicy, a tym zegarem tutaj na dole, który widzicie na ekranie, nie? Ten w grze. Czy waszym zdaniem jest jakaś różnica? Będę zaraz mocno przyspieszał i zwróćcie uwagę. Powinno być opóźnienie, dlatego że sygnał z konsoli idzie przez router Wi-Fi do tego telefonu, więc na samej sieci Wi-Fi powinno być jakieś drobne opóźnienie. Ale czy ono jest zauważalne waszym zdaniem? Gdzieś tutaj się spotykamy. Mam wrażenie, że kogoś już słyszę. Coś takiego mam wrażenie. Teraz to były w okolicy. A nie, to jest koło mnie drop jakiś. Patrzcie, od razu Audi. Nieźle. Zaraz koło mnie. Myślałem, że to jakiś inny samochód jest. Po prostu ten dron z dropem. Czekaj, go zebrałem czy nie? Ej, gdzie mój drop jest? Ej, nikt go nie zebrał? I drop zniknął, zobaczcie. Co do ciula, ale wow. Dobra, kto tutaj jest? Zobacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć osób i tylko tyle. To malutko. Pięć, a czekaj, coś z przodu jeszcze tam daleko jedzie, ale to chyba nikt od nas. Dobra, wiecie co, jesteśmy w strefie teraz. Patrz ile osób. 53 osoby są, tak? Mam nadzieję, bo kurde coś mi się tu popsuło znowu. Cały czas pojawia mi się ta ikonka Skill Song, nie wiem o co w tym chodzi. Dobra, zgarniamy dropy. Tutaj widać, że musimy razem walczyć, ludzie. A nie, ktoś zgarnął to Audi Quattro. Dobra, ja po prostu nie kliknąłem na to. Ej, was jest tu chyba więcej jedno. Bo teraz się nagle pojawiliście. Czekaj, jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, siedem, osiem, dziewięć. Wow, i dziesięć, ja jestem dziesiąty. To jest całkiem niezły pakiet teraz, nie? Nie, no teraz jest na pewno nas więcej niż było wtedy. Super, dobra, jedziemy szukać dropów w takim razie. Jeszcze to prowadźcie waszym, a kurde. Jak wszyscy zaczną prowadzić, to zaraz pojedziemy w każdą inną stronę, no nie? Może jedźmy za mną po prostu. Tutaj pamiętajcie, z wulkanu jest najlepszy zjazd zawsze, jak idziecie w tą stronę. Najszybciej w eliminatorny, zdecydowanie. Jaki jest najlepszy sposób na zarabianie? Właśnie, ostatnio słyszałem, że tego kajmana usunęli już. W sensie, oni to nazwali zbalansowaniem spinów w tych skillsach, no nie? Muszę to sprawdzić, ale chyba usunęli, no jak napisali, że usunęli, no to chyba już tego nie ma, prawda? Czyli kajman już nie jest dobrym samochodem do dropienia super wheel spinów. Ja myślę, że naprawdę nie powinniście się na tym skupiać, żeby tam jakoś super kasę zarabiać, nie wiadomo ile. Tylko po prostu sobie grajcie, róbcie sobie jakieś tam wyścigi, a po jakimś czasie okaże się, że wasz garaż jest i tak zapełniony wszystkim. Mordzie właściwie, no. Więc naprawdę nie musicie się tym przejmować, żeby tutaj jakoś bardzo grindować kasę, bo za same wyścigi dostaje się dużo kasy. Praktycznie cokolwiek byś nie zrobił, to od razu masz wheelspina albo coś innego, z czego możesz sobie zawsze coś dobrego wylosować. Także no, naprawdę, nie ma co za bardzo się skupiać na tym. Mówi to ziomek, który przejechał chyba, nie wiem, 600 razy Goliata i miał 19 tysięcy super spinów, nie? I ma już wszystko i dużo kasy jeszcze tutaj. No, nie mam wszystkiego, co prawda, ale tak, no, robiłem te materiały dla was, żebyście widzieli, że jest taka opcja, jak szybkie zarabianie kasy w Fordzie. Ale tak z perspektywy czasu, jako gracz, myślę, że było mi to niepotrzebne, żeby to zdobywać. Bo mówię, te samochody tutaj same się zdobywają. Mało, które samochody są... O, teraz możecie zrobić sobie ten challenge, co ja robiłem kiedyś tam w tym Jesko, nie? Że przeskoczyłem sobie przez wodę i doleciałem tam do tamtych ruin. I zdobyłem tabliczkę. No pewnie już wy macie tę tabliczkę w większości odblokowaną, prawda? Bo ją łatwiej można odblokować sobie w innej porze roku. Porze roku? Porze roku, dobrze powiedziałem.
ale teraz możecie sobie potestować, zobaczyć, czy uda wam się, udałoby wam się dolecieć mniej więcej w to miejsce. Bardzo fajny challenge, mega przyjemnie mi się go robiło. Mogliście sobie też spróbować, skonfigurować. Zresztą możecie sobie mój też tuning pobrać od tego Jesko i myślę, że jest odpowiedni, żeby tam skoczyć. Dobra, chodźmy sobie, tutaj jest jakiś dropix. Często w lesie jakieś dropy wyskakują, więc... Niektórzy grają głównie po to, żeby wszystko zdobyć. To też prawda, no. Że wszystko jako achievement, jakieś tam rzadkie osiągnięcia i tak dalej, też to rozumiem. No, to jest oczywiście całkowicie w porządku, tak? I wtedy takie osoby mają całkowicie rację, żeby sobie taki, wiesz, po jakby łatwiej niż to, nie? Dobra, a gdzie my teraz pojedziemy? Wiecie, w ogóle miałem takiego stracha trochę, bo zaraz przed rozpoczęciem streama neta mi przerwało i przez chwilę nie miałem. Nie mogłem nawet niektórych filmów sobie podrzucać. I miałem jakby złe przeczucie, że stream się nie odbędzie. Ja bardzo tego nie lubię. Jak się już umawiamy na jakiś termin, to się umawiamy i ja robię wszystko, żeby być. Jedyne, co może mnie powstrzymać przed jakimś tam umówieniem z wami, to jakieś tam sprawy rodzinne, albo no właśnie brak internetu. Arena shrinking! Ty też zbieraj dropy, no właśnie próbuję tutaj. Ale jak ziomeczki zbiorą, to też będzie spoko. No i poprzedni ten samochód wcale nie był taki zły. Na autostradę był... O kurde, tu się nie da przejechać. O, to dobrze wiedzieć. Jeszcze jak kogoś tutaj wyzwiesz na pojedynek, a ktoś tutaj zanurkuje, a ty pojedziesz dookoła w tym czasie. Ciekawe, nie? Ja myślałem, że można na 100% to przejechać. O mordę. Teraz coś sobie zbierzemy. 36 osób zostało na meczu. Właśnie tutaj mamy jakąś drogę jeszcze nieodkrytą. Siu! No i co mnie tak rzuca? Gdzieśmy tu wjechali w jakieś przeczory. Ej, sporo nas tutaj. Ej kurde, tym samochodem nie da się jechać. Ja nie mogę. Dobija mnie to. Czekaj, nie w tą stronę. Tyłu. Próbuję stąd wyjechać, ale jak mnie tak popychacie, jednak to mi kierownicę wyrywa z rąk. Nie popychajcie mnie. Nie daję rady wyjechać. O Boże. No, ten samochód jest do dupy totalnie, to się zgadzam. Patrzcie, bo my musimy do strefy, Jezus. Brakuje mi sił do was, no. Ja widzę ten twój pierwszy klub, to może dlatego, że w nim jesteś. Nie wiem. Stachu Jones, boże. Nie oglądałem jeszcze tego filmu. Stachu Jones. Muszę sobie usiąść z kobitą i na kolację sobie odpalę Stachu Jonesa nowego. Prawdę mówiąc, nie oglądałem tego pierwszego nawet, czy tam gdzieś tych zwiastunów, no nie? Oni robili ten film chyba tam 12 lat z przerwą na, wiesz, na obijanie się, nie? Nie, no dużo osób miało właśnie problem z wyszukaniem tego poprzedniego klubu, który, wiesz, był publiczny, nie? Jakby widzicie, dużo takich niedociągnięć jest w tej grze. Generalnie z tym wszystkim. Na przykład teraz cały czas mi się odpala jakiś skill song. Cokolwiek bym nie zrobił, cały czas mam tą piosenkę skillową, no nie? Dziwne to jest. I przez cały eliminator mi się to odpala. Mega dziwne. Dobra, tu nie przejedziemy przez wodę, tam mamy jakiś drop. Zbieramy chłopaki, bo zaraz będzie koniec meczu. I tyle, będziemy goli i weseli jechać, jeździć czymś takim, bez sensu, dla mnie. O, tu jest coś z czwartego poziomu, ja to zbieram, ja czuję, że wygram ten mecz. O! Nie, wiecie co, ja mam dosyć tego samochodu już. Przecież jest coś innego. Dajcie spokój, kurde.
Dobra, teraz mam do was pytanie. Kto z was jest z Częstochowy? Czy jest ktoś tutaj z Częstochowy? Jakaś osoba? Czy lubię worówki amerykańskie? No chyba lubię. Ja lubię wszystkie prawie. No dobra, niektórych owoców nie lubię. Jackfruta nie lubię z owoców. Paskudny jest. Ktoś jest Częstochowy? No muszę wam coś powiedzieć. Jutro będę w Częstochowie. Co wy na to? Gdzie się spotykamy? Robimy zlot jutro w Częstochowie. Załóżcie maseczki. Jutro będę w Częstochowie, będę miał takie fajne też nagryweczki. Tutaj chodźcie na górę, tutaj jest jakiś dropik. Ja już nie zmieniam tego BMW, będę miał je do końca mety. Kiedy w Warszawie? W Warszawie byłem przejazdem w środę, bo leciałem do Warszawy i siadałem do pociągu. Jechałem do domu. No, powiem, że podróż była długa. Bardzo długa. 7 godzin w Stambule czekałem na swój samolot. Czujecie to? 7 godzin. Co byście robili 7 godzin na największym w Europie lotnisku? Co byście robili przez 7 godzin? Nie miałem swojego laptopa gamingowego. Jakbym miał laptopa, to by było tak. Nie wiadomo kiedy. I już by, wiesz, już koniec, nie? Ale tam też z drugiej strony internetu, znaczy jest internet, ale wiesz, trzeba sobie kupić. A to jest poza tym otwarta sieć, to trzeba przez VPN-a, żeby cię ktoś nie zhakował. 7 godzin, normalnie, o 11 tam przyleciałem z Kapadocji, wylądowałem w Stambule i ze Stambułu do Warszawy miałem następny lot i musiałem między tymi lotami czekać 7 godzin. Od 11 o 18 miałem boarding do następnego samolotu. 7 godzin! Ale wiecie co, wbrew pozorom bardzo szybko mi minęło, bo byłem z fajnym ziomeczkiem, żeśmy sobie tam gadali, żartowali, śmieliśmy się. Oboje byliśmy zmęczeni, więc było śmiesznie i nie wiem kiedy to nawet zleciało. Także i bez internetu, nie? Ja wam powiem, że człowiek też od czasu do czasu potrzebuje pogadać z innym człowiekiem i jakoś z nim, nie wiem, spędzić czas na żywo. To jest też potrzebne. Dobra, a my wracamy do naszego eliminatora. Wiecie co, innych graczy tutaj, no nie mogę ich zauważyć, jak te są czy nie ma. Nas jest tutaj dość dużo, już mamy całkiem niezłe samochody. Ja myślę, że koniec meczu będzie nasz, jak myślicie? 19 graczy zostało do końca. To BMW to najlepszy czwarty poziom? O! Widzieliście to? Tam ktoś zebrał dropa przed nami. Widzieliście to? Musimy tam pojechać i patrzcie, jedziemy w to miejsce, ktoś zebrał dropa. Drop zniknął i tego gościa nie ma. Czyli już nam inni gracze znikają. Bardzo dobrze. Czyli może jest taki limit do nawet nie 12 graczy w tym trybie, a na przykład do 10 albo do 9. Nie? To jest bardzo ciekawe. I patrz, robimy zlot na lotnisku. Ktoś tam jeszcze do nas dojeżdża? No to chyba ktoś od nas jest. Ej, teraz już żeśmy chyba opanowali sesję. 17 osób zostało do końca. Czekaj, co tu się właściwie dzieje? Chyba zablokowaliśmy. Popatrzcie, nie zmniejsza się strefa, nie ma odliczania. Nie? Widzicie to? Tak, chyba udało nam się teraz zablokować sesję. Zobaczcie. 16 graczy do końca. Widzicie? Ej, to chyba wszystko my jesteśmy w takim razie, wygląda na to. To nie jest glitch. To ma związek z tym, że jakby eliminator nie może odpalić tej ostatniej. Dawajcie, teraz piszcie na czacie wszyscy. Właśnie nie wiem, czy to ci, co ich widać? Batry, kurde, nie wiem. Szymon? Nie wszystkich widać tutaj. Ej, zablokowaliśmy chyba eliminatora. Chyba nam się udało. Czyli tutaj też można zrobić, tylko trzeba więcej osób, no nie? Podejrzewam, że tu nas jest więcej.
Podejrzewam, że nas jest tutaj więcej, tylko nie wszyscy się widzimy naraz. Ile my nas tutaj jest? Czekamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięć, dziesięć. I ja jestem jedenasty. Eliminator się nie skończy. Zobacz, zbagowaliśmy eliminatora. No i teraz Microsoft wszystkich banuje. Zablokowaliśmy, moi drodzy, co wy na to? Co teraz? No wygraliśmy eliminatora. Przejęliśmy całą sesję. Cała sesja jest nasza. Przestańcie pisać w Forza Horizon, mi głowę rozsadzi. O Boże. Dobra, to co, wyzywamy się wszyscy na pojedynki, czy ktoś się ze mną chce ścigać? Jak ktoś się chce ze mną ścigać, to niech mnie wyzwie na pojedynek. Ja nie mogę tego zrobić, ale musimy to zakończyć. Okej, dobra, mamy. Kapi, jedziemy z tym, jedziemy. No musimy zakończyć tego eliminatora, no. Ale da się, zobaczcie, jest tak samo to działa jak w czwórce w takim razie. Tylko potrzebowaliśmy trochę więcej osób. Za pierwszym razem nie udało się wszystkim dołączyć widocznie do jednej sesji, a za drugim razem poszło to już lepiej. Ale się stęskniłem, powiem wam, trochę za Forza, teraz jak tak jeżdżę. Podziwiam tą grafikę i to wszystko, tutaj te samochody. Naprawdę przyjemnie, przyjemnie. I wygrałem. Okej, okay, i teraz, czy ten pojedynek sprawi, że będziemy jakby kontynuować? Dobra, wezmę fokusa, RS. Ej, zobaczcie, jedna osoba została pokonana, przeze mnie wyeliminowana. I mamy teraz final showdown, nie? Jest 12 osób do końca. Czyli wygląda na to, że jak jest 12 osób do końca, to odpala się ten ostateczny pojedynek. 20 sekund zostało. Ej, to te 12 osób to są wszystko my chyba. Tutaj nie ma żadnego innego gracza. Przejęliśmy eliminatora, słuchajcie. Wszyscy pozostali się chyba wyeliminowali i zostaliśmy tylko my. Co wy na to? Final showdown in 3, 2, 1, go! Tutaj trzeba skręcić. O, hamujże! O, już to skopałem. A, to chyba też można przejechać dalej, okej. No, chłopaki pojechali na przełaj, na bogato. No to jest 11 km, to wydaje mi się, że lepiej jechać drogą tutaj. Jedziemy, to jest pojedynek tylko i wyłącznie nas tutaj. Tu nie ma żadnego innego gracza, słuchajcie, tylko my. Nieźle, nie? Ale tu można sobie trochę... Uuu! Tylko i wyłącznie my, żaden inny gracz. Chyba to będzie gdzieś tam za wulkanem, zdaje się. O dobra, podgoniliśmy się tu ładnie. Nieźle. Audi Quattro oczywiście, jakby inaczej. Nieźle. To chyba będzie na wulkanie, tak to wygląda. Na wulkanie, tak? Okej, dobra, no to ciśniemy, no nic, musimy tu chyba pod górę. To Audi Quattro mnie pokona, coś tak czuję. O kurcze, ale tutaj przyfarciłem między tymi kamieniami. Atakuję w tym miejscu. O się. Nie wiem, czy mój Focus da radę tu podjechać. Tu chyba wygra jakiś samochód offroadowy taki, z dobrymi oponami, nawet na 4 buty. Widzę metę na mapce. No, tu będzie ciężko podjechać, jak ktoś będzie miał słabe auto. Ja mam piąte. Ale to wiecie, to nieważne, kto tam wygra. Najważniejsze jest to, że się udało nam sesję zbagować, nie? Patrz, podjedzie tu czy nie? Ja tu kiedyś tym Camaro takim mocnym próbowałem podjechać i mi się nie udało. Gaz! O, chyba wygram. A, to mi chyba dali wygrać. Chyba mi dali wygrać. No, Camaro, nie dałem rady tu podjechać. Za słabe opony były. Moi, patrzcie. Dali mi wygrać. Lucek, masz. Chociaż raz wygrasz sobie. Bardzo dobrze. Będę miał jedną wygraną.
No i fajnie, czyli też się da. Musimy tak od czasu do czasu porobić, nie? Pobagować sobie. Wiesz, od czasu do czasu, bo jeszcze jakiegoś bana dostaniemy albo coś. Wiesz, nie ma co ryzykować, nie? Poważna sprawa, no. Gra jednak nie jest tania. Chociaż myślę, że jakby dali bana, to nie jakiegoś tam permanentnego, bo to nie jest nic złego. Tylko by nam dali bana na... nie wiem... 24 godziny albo na tydzień. Ej, patrzcie, cały czas odpala mi się ta piosenka skillowa. Coś się zbugowało, no nie? Ale to nie zalicza mi się jakby do większej ilości punktów, zdaje. Normalnie mi się zalicza. Fajnie, fajnie to wyszło, podobało mi się.